Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Rozmawiam z Dariuszem Rozwadowskim. Witaj. Witam, dzień dobry. Dzięki uprzejmości Towarzystwa Konserwatywnego w Białej Podlaskiej nagrywamy w ładnym otoczeniu. Tutaj odbył się wykład poświęcony marksizmowi. Tutaj w tej rozmowie skupimy się na dwóch Twoich książkach. Pierwsza to są Bohaterowie upodleni, to takie opowieści historyczne. Natomiast druga, Marksizm kulturowy, 50 lat walki z cywilizacją Zachodu, to również książka historyczna, ale bardziej w formie kompendium wiedzy, prawda, czyli fakty, daty i tak dalej. Tutaj są bardziej opowieści. No i skupmy się na takim konkretnym wątku, czyli kwestia kultu piłsudskiego i powiedzmy propagowania tej postaci na wszystkich możliwych polach, przy jednoczesnym marginalizowaniu innych postaci, o których Polacy w większości chyba już nie słyszeli. Tak, nie słyszeli albo coraz mniej słyszą, tak, ponieważ już nawet dochodzi do tego, że na dalszym planie są ci bohaterowie konkretnych regionów Polski, tak? Przykład Pomorza i my mamy teraz nie tak dawno, w zasadzie jest to kilka dni temu, tak, obchody setnej rocznicy powrotu Pomorza do Polski, gdzie w różnych materiałach informacyjnych, tak, na pierwszym planie przedstawiany Józef Piłsudski, a gdzieś tam z boczku Józef Haller za jego plecami. No to przecież to są rzeczy, które byłyby śmieszne, gdyby nie były straszne, tak, ponieważ wiadomo było, że dla przedwojennych Pomorzan czy Wielkopolan, no to ci bohaterowie no byli jednoznacznie tak identyfikowani na Pomorzu, czy to właśnie generał Józef Haller, na Wielkopolsce mieliśmy Józefa Dobromuśnickiego, na Śląsku i Wojciecha Korfantego. Natomiast no dzisiaj wszędzie się wpycha Józefa Piłsudskiego. Ja tutaj nie mówię w kontekście takim, żeby nie wiem teraz, bo to też jest taka częsta metoda, tak, że gdzieś albo tego Józefa Piłsudskiego się odsądza go od czci i wiary, całkowicie zwalcza, albo wręcz przeciwnie, no jest on jednym, jedynym mężem opatrznościowym i zwycięzcą, tak, który dał nam niepodległość i no, wygrał wszystkie wojny, a reszta mu tylko przeszkadzała. Tak? No nie chodzi o to, tylko chodzi po prostu o pewien umiar, tak, i o to, żeby przedstawić fakty takimi, jakimi były, a nie no, budowanie jakiegoś kultu jednostki, tak, historycznego, tak, kultu. No. Dlatego no, jest to przykre, tak? ponieważ no, pomijane są osoby, które rzeczywiście poświęciły wiele i bardzo zabiegały, tak, o to, żeby Polska była niepodległa. No, w zasadzie w takiej uproszczonej wersji to my słyszymy, tak, jakby to był tylko jeden naczelny wódz, który dał nam tę niepodległość, a no, kwestie choćby polskiej dyplomacji są pomijane. Tak? To przecież fantastyczna praca. Komitet Narodowy Polski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski. No, to przecież to są naprawdę no, coś fantastycznego, co oni dokonali. Tak? No, Dmowski w wielu językach referował sprawę Polski na konferencjach pokojowych. Nie korzystał z tłumaczy, tak? Bo bał się, że jakieś ważne wątki mogą być pominięte. Ignacy Jan Paderewski, przyjacielem był prezydenta Stanów Zjednoczonych, ogromną rolę odegrał w zjednoczeniu polskiej Polonii amerykańskiej dla tej sprawy Polski, tak, żeby zresztą no, tworzona we Francji Błękitna Armia generała Hallera była głównie zasilana Polakami ze Stanów Zjednoczonych, tak, więc to było coś naprawdę kapitalnego, tak, że udało się te środowiska Polonii bardzo skłócone ze sobą zjednoczyć i no, pozyskać, tak, dla sprawy polskiej, pozyskać i przekonywać też z aliantów, tak, żeby oni no, uświadomili sobie, że po wojnie w tym nowym porządku Europy no, musi być niepodległe państwo polskie. W tym czasie Józef Piłsudski, ja tu mu nie odbieram zasług, tak, w organizowaniu ruchu strzeleckiego, w tej walce, którą toczył też, tak, o Polskę, ale w tym czasie Józef Piłsudski był internowany w Magdeburgu, więc no, no naprawdę no nie wolno robić takich rzeczy, że teraz w ogóle pomija się to, co było w zasadzie kluczowe, tak? Ponieważ na konferencji paryskiej zapadła decyzja, że musi być utworzone niepodległe państwo polskie, tak? I ogromna tu była zasługa właśnie Komitetu Narodowego Polskiego, więc no pomijanie tego jest po prostu no, czymś haniebnym, tak? Bo
odbiera się zasługę tym, którzy no, w dużej mierze się przyczynili do tego, że Polska odzyskała niepodległość, tak? Ponieważ no, gdzieś Polacy nie są o tym informowani tak, jak powinni, tak? Bo gdzieś te z boczku te informacje się pojawiają, ale to jest taki dodatek, można powiedzieć, tak, do tej wizji wspaniałego wielkiego wodza, który dał nam niepodległość. Tak? Bo to tak krótko mówiąc brzmi, tak? No i no ja tutaj przede wszystkim w książce, w tych opowiadaniach wojennych, historycznych chciałem poruszyć te takie kwestie, które są szczególnie drażliwe, tak? Jeśli chodzi o okres międzywojenny, czyli wojnę polsko-ukraińską, która jest marginalizowana, która jest praktycznie pomijana, a jest to bardzo istotne, tak? Ponieważ właśnie w czasie tej wojny Rusini, no później nazywani Ukraińcami, dokonywali potwornych zbrodni na ludności polskiej, na prowincji głównie, tak? W czasie bitwy o Lwów, obrony Lwowa, kiedy Lwów był oblężony, no to na prowincji działy się naprawdę potworne rzeczy, które no, w zasadzie przypominały to, co później robili ukraińscy nacjonaliści w czasie II wojny światowej. UPA, Ołoń UPA, tak? No, no to w zasadzie w latach 40. Robiła to, co się działo też w czasie tej wojny polsko-ukraińskiej, a o czym się w ogóle nie mówi, tak? Gdzieś później się próbuje nawet opowiadać takie rzeczy, że to bestialstwo zostało gdzieś wyhodowane przez drugie RP, a to pokazuje, że to już wcześniej, tak? Tego typu historie miały miejsce i to nie jest tak, jak próbuje się bardzo często przedstawiać. Dlatego uznałem, że no trzeba tę tematykę no, poruszyć i przypominać o tym. No i kwestie takie też zamach majowy. Kolejna sprawa, która też w zasadzie możemy zobaczyć, jak w obecnym państwie polskim po 1989 roku, jak to wszystko jest przedstawiane praktycznie. No, zamachowcy mieli rację, to jest taka ogólnie mówiąc, tak? I tak na dobrą sprawę w ogóle nie przypomina się ofiar, w ogóle nie mówi się o tym, że prezydent Wojciechowski tutaj naprawdę to, co zrobił, to też było bardzo ważne z tego punktu widzenia, że no, musimy sobie powiedzieć, że tak intensywne przez te 3 dni były te walki i ilość ofiar, że to by się przerodziło najprawdopodobniej w krwawą wojnę domową, gdyż rząd już ściągał, tak, posiłki. Pułki poznańskie, pomorskie już dojeżdżały, mimo że były opóźniane przez strajk kolejarzy. No, Piłsudczycy również mieli za sobą część wojska, więc siłą rzeczy, tak, to się mogło naprawdę przerodzić w krwawą wojnę domową, o czym właśnie świadczą te intensywność tych walk w samej Warszawie. Dlatego tutaj w ogóle jest to bagatelizowane i ten temat to, że bo tu można oczywiście już sobie snuć różne wizje, tak? Jak to by się stało. Część badaczy twierdzi, oczywiście to już taka gdybologia, ale twierdzi, że po tym jakby ta pomoc nadeszła dla rządu, no to by zdusili łatwo, tak? Ten bunt. Natomiast nie wiemy, czy tak by było, bo równie dobrze mogłoby się to przerodzić w wojnę domową. I między innymi to też powodowało stroną rządową, także dowódcami rządowymi, że no, zaprzestali walki, tak, i poddali się, a później spadły na nich represje i o tych represjach również w opowiadaniach pisze, tak, zwłaszcza jest to opowiadanie, którym tę historię opowiadam poprzez losy Orlęcia Lwowskiego, tak, gdzie właśnie jego losy krzyżują się z losami tych postaci historycznych właśnie generała Rozwadowskiego, także Piłsudskiego, marszałka Piłsudskiego, tak więc mamy tutaj tego typu konwencję przyjętą i jest ta historia międzywojnia pokazana w ten sposób, także właśnie te dzisiaj powiedziałbym mniej wygodne fakty, tak, które należy przywoływać, tak, i przypominać o tym, bo to jest bardzo istotne, tak, żeby tę historię po prostu przedstawiać tak, jak ona wyglądała, a nie tak, jakbyśmy chcieli, albo jakieś grupy chciałyby, żeby wyglądała, tak, więc to jest bardzo, bardzo ważne, tak, a
No mamy taką tendencję dzisiaj, że mamy tą piłsudczykowską wersję historii, tak? Bo tutaj nie chodzi o to, żeby gdzieś teraz działało to w drugą stronę, że będziemy bić tylko Józefa Piłsudskiego, jaki to on był zły, tak? Bo często mamy taką tendencję, ale no przecież nie może być tak, że czyjeś zasługi są przypisywane osobie, która akurat na tym polu nie miała zasług, tak? Więc to jest takie przykre, tak? Że po tylu latach niestety to się dzieje, tak? I mamy do czynienia z takim też troszkę pisaniem tej historii od nowa, tak? Bo choćby właśnie przykład tego, co się dzieje w przypadku tych obchodów rocznicowych na Pomorzu, czy słyszymy teraz, że nie wiem, jakieś pomniki Piłsudskiego budują w Poznaniu, gdzieś na Śląsku też próbuje to się właśnie też stawiać, tak, tego typu właśnie pomniki. No jest to na pewno rzecz, która, no wiadomo, że to też z drugiej strony nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, piętnować, ale no pamiętać należy, tak, kto przede wszystkim miał zasługi dla tych ziemi i no przedwojenni mieszkańcy tych regionów doskonale to wiedzieli, tak, a teraz po 100 latach, no już nie ma świadków tamtych dni i można właśnie to trochę naginać, że tak powiem, i to się dzieje, tak, no ale to już jest pewna polityka historyczna i ciężko, tak, z tym w jakiś sposób walczyć, a tu chodzi po prostu o prawdę, tak, no bo tam, gdzie Józef Piłsudski te zasługi miał, no to je miał, ale są właśnie takie obszary, gdzie po prostu przypisuje się mu cudze zasługi, tak, no i to jest przykre. Jeszcze w kontekście tej książki, która wcześniej wyszła i wcześniej już była promowana intensywniej, czyli o marksizmie kulturowym, parę słów jakby jeszcze to zareklamować przy okazji. No, jeśli chodzi o marksizm, to jest ta historia nowego marksizmu, tak, który dzisiaj objawia się poprzez wojnę kulturową, dlatego ten marksizm kulturowy, tak, ponieważ mamy pewną rewizję, która zakłada osiągnięcie tego celu, czyli rewolucję, zmianę też oczywiście, co się z tym wiąże, stosunków ekonomicznych, ale poprzez najpierw właśnie osłabienie nadbudowy, czyli kultury, poprzez tą rewolucję kulturową. No i tutaj jest taka książka, która tę historię od w zasadzie XX wieku, tak? No bo jest wspomniany oczywiście też tę genezę XIX-wieczną, ale to jest tylko taki zarys, natomiast głównie się skupiam na tym, jak po niepowodzeniu rewolucji światowej w okresie I wojny światowej, jak to zmieniono taktykę, zmieniono strategię i pewne metody, żeby no to, co prognozował Marx, a co się nie sprawdziło, zmienić, ale no osiągnąć ten cel i te założenia, które były już właśnie przez Marksa też postawione w jego tam dziełach, w manifestie komunistycznym, czy w jakichś innych pismach, które stworzył, tak? Więc mamy do czynienia po prostu z rewolucją i tą, jak to się stało, że ta ideologia w pewien sposób zmutowała, ewoluowała. Także to jest nakreślone do tych czasów współczesnych i tam też w jednym z rozdziałów poruszam te kwestie związane z tym, jak to się przejawia w dzisiejszych czasach, tak? Poprzez właśnie poprawność polityczną, poprzez wielkie migracje, no i różne inne kwestie, relatywizm, tak, też poświęcam sporo temu zagadnieniu, bo on jest też nierozerwalnie związany z tą ideologią, więc no, jest to takie kompendium wiedzy na temat historii marksizmu. To pokażę do kamery jeszcze raz. Bohaterowie upodleni, czyli takie opowieści historyczne. Tak, bo tu jeśli chodzi jeszcze o tych bohaterów upodlonych, no to ja w zasadzie my omawialiśmy jedno z opowiadań, tak? Bo tak. Tutaj jest mnóstwo wątków dotyczących choćby właśnie kwestii związanych z okupacją niemiecką, okupacją sowiecką, tak? Zbrodnia katyńska, losy lotników polskich podczas II wojny światowej, mechanizm właśnie stalinowski, jak niszczono ludzi, więc no jest tam mnóstwo wątków, tak? Jest to takie właśnie opowiadania, za pomocą których również no, opowiadana jest polska dramatyczna historia w XX wieku.
I druga książka, czyli Marxizm kulturowy, 50 lat walki z cywilizacją Zachodu. Obie te książki polecam oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia Państwu.